Profesor doktor habilitowany Wiesław Caban, członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego od roku 1974. Pan profesor jest związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, wcześniej w WSP i Akademii Świętokrzyskiej. Naszym gościem jest historyk badający historię XIX wieku, dzieje zrywów niepodległościowych, głównie powstania styczniowego, również stosunki polsko-rosyjskie w XIX wieku i na początku XX wieku. Interesuje się również Pan przemianami społeczno-gospodarczymi w Królestwie Polskim. I pierwsze pytanie, dlaczego Pan Profesor wybrał taką drogę, czyli drogę naukową? Z jakiego powodu poświęcił się nauce? Tak, to czasami człowiek sobie nie umie odpowiedzieć na to pytanie. To nie jest takie proste. W czasie studiów byłem działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich. Nie wiem, czy byłbym za to, za Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, to się jest zdekomunizowany, a ja byłem ZSP. Byłem działaczem na szczeblu Rady Wydziału, Uczelni, Rady Okręgowej i przede mną w jakiś sposób roztaczano wizję kariery politycznej. Nie bardzo mnie to jakoś pociągało. To były lata 60., to już było po wydarzeniach marcowych 68 roku, które nie najlepiej wspominam, ale w pewnym momencie odbyła się rozmowa z panem profesorem świętej pamięci, Stefanem Krakowskim, bo magisterium robiłem ze średniowiecza, moja pierwsza publikacja to jest średniowiecze. I pan profesor Krakowski mówi tak, kolego Wiesławie, musi się kolega określić, czy pan wybiera drogę polityczną, działalności politycznej, czy też obierze pan drogę pracy naukowej. Ja mówię, panie profesorze, nie mamy o czym dyskutować. Wtedy wiedziałem, że profesor Krakowski ma dobre mniemanie o moim warsztacie jako historyka średniowiecza. I zerwałem z działalnością Zrzeszenia Studentów Polskich, poświęciłem się pracy magisterskiej. Pracę magisterską oceniono wysoko i ta praca magisterska została opublikowana w roczniku białostockim i wtedy nawet dostałem duże honorarium. Wtedy honoraria były za publikacje spore. Po czym zaczęły się dywagacje, czy zostaję w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. No tak, zostaję, ale jest problem. Ja nie byłem młodzianinem, studiowałem w Łodzi, ale nie byłem młodzianinem. Pojawił się problem mieszkania. Wtedy trzeba było mieć tak zwaną promesę, żeby się zameldować w Łodzi. Ja już jako student po czwartym roku studiów się ożeniłem. Wiedziałem, że niedługo zostanę ojcem. W związku z powyższym, kiedy przyszła propozycja z Muzeum Świętokrzyskiego z Kielc, że mają etat, czekają, obiecują szybko mieszkanie itd., itd., ja wziąłem walizkę i przyjechałem po prostu do Kielc. Na dworcu, pamiętam tę scenę doskonale, Łodzi Fabrycznej, spotkał mnie dyrektor szkoły średniej, w której ja jako student piątego roku trochę pracowałem, ponieważ z tą pracą mi dość szybko poszło, miałem dużo czasu, to chodziłem tam jeszcze i dorabiałem. Tenże pan dyrektor był kielczaninem. No i pytał mnie, gdzie pan jedzie? Ja mówię, no do Kielc jadę, będę pracował. Niech pan nie jedzie do Kielc, niech pan wraca, niech pan zatrudni się u mnie w szkole, a później zobaczymy. Ja mówię, nie, ale a jak ta jest? Kości zostały rzucone, jadę do Kielc, przyjechałem do Kielc w lipcu 70 roku i tak zostałem.
Pytają mnie, czy żałuję. Nie, niczego nie żałuję. Zresztą, jeśli pani pamięta, była taka moja uroczystość na 40-lecie pracy naukowej na uniwersytecie i w trakcie tej uroczystości puszczono na moje życzenie piosenkę Edith Piaf, nie żałuję niczego i to jest moje credo. Niczego nie żałuję, co zrobiłem. Nie żałuję, że przyszedłem do Kielc. Jakie było pana pierwsze wrażenie? Dość smutne było wrażenie. Naprzeciwko Muzeum Świętokrzyskiego, bo to tak się nazywa, była kawiarnia Sołtyków. Chyba dalej się to tak nazywa. No ale sprawiła na mnie przygnębiające wrażenie, bo ja po lepszy chodziłem w Łodzi. I nie tylko w Łodzi, no ale no, jakoś się przyzwyczajałem dość. Poza tym przyjechałem tutaj w lipcu, w trudnym okresie, kompletnie nikogo nie znając. Nagle ni stąd, ni zowąd okazuje się, że spotykam kolegę, z którym razem studiowaliśmy, to znaczy on był prawnikiem, ale razem chodziliśmy na wojsko. Później spotykam koleżankę, która studiowała pedagogikę, pracuje w Kielcach. No i spotkanie we wrześniu 1970 roku tu po arkadami Muzeum Świętokrzyskiego. Podchodzi do mnie pani i mówi tak: czy pan jechał w końcu czerwca autobusem relacji Łódź-Opole przez Wieluń? Z takim swoim kolegą wyższym od pana. Ja mówię, tak, jechałem. A dlaczego mnie pani pyta? Bo ja też wtedy jechałam. To takie siedzenia były z jednej strony i z drugiej strony. Kto po tej drugiej stronie siedział? Po tej drugiej stronie siedziała świętej pamięci pani profesor Muszyńska. Ona przyszła do Kielc z Opola. No, następny kontakt i środowisko się powiększało, także już spokojnie, że tak powiem, w to środowisko wchodziłem kieleckie i środowisko naukowe. Rozpocząłem zajęcia jeszcze wtedy na WSN-ie, a później już przeszedłem z całym etatem do Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Kiedy środowisko naukowe powstało? Kiedy to środowisko w jakiś sposób się wykształciło według pana profesora? Wie pani, to trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Pewnego razu znowu wylądowaliśmy w kawiarni Sołtyki z panem profesorem Adamem Masalskim. No i tak zaczęliśmy analizować środowisko historyków XIX wieku. To, no, to mógł być rok 70, ja wiem, 6, 8. Ja zbliżałem się do doktoratu, a profesor Masalski był już po doktoracie. No i tak to wszystko widzieliśmy niespecjalnie różowo. No, zastanawialiśmy się, czy w ogóle wykształci się, skupię się na środowisku historycznym, czy w ogóle wykształci się środowisko historyczne. Jaka tu była obawa? Kielce leżą, co jest oczywistą oczywistością, jak mawia pewien klasyk, między Krakowem a Warszawą. To nie jest najlepsze. I z drugiej strony na trasie Łódź-Lublin. Myśmy się jakoś tak wstrzelili naprawdę, jak ja teraz patrzę po latach ponad 40, prawda, jako środowisko historyczne wstrzeliliśmy się bardzo dobrze, o czym najlepiej świadczy, humanistyczne bardzo dobrze, o czym najlepiej świadczy to, że niedawno na Radzie Wydziału dowiedzieliśmy się, że nasz wydział ma kategorię A, jest jednym z najlepszych wydziałów w kraju, prawda? Instytut Historii jako pierwszy otrzymał prawa habilitowania
to jako pierwszy otrzymał prawo doktoryzowania i jako pierwszy otrzymał prawo habilitowania. Wydaje mi się, że no, jak to mówił świętej pamięci pan doktor Owczarek, który też miał duże zasługi dla Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Każda pliszka swój ogon chwali, prawda? Jest w tym sporo racji. Ale rzeczywiście środowisko historyczne, może mnie pan rektor Semaniak skarcić, środowisko historyczne nadawało ton rozwojowi Uniwersytetu, do tego, do czego doszliśmy, do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Taka jest to prawda. Później doszła fizyka. I inne. Tak, i inne. Ale dopiero później doszła fizyka. Jaki jest udział Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w tym procesie tworzenia się środowiska naukowego? Czy był jakiś udział? Ja myślę, że bardzo duży i ja uczestniczyłem regularnie w posiedzeniach Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Pełniłem tam jakieś funkcje, trudno mi w tej chwili je przypomnieć. Niezbyt wysokie, ale zawsze coś do roboty miałem. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o środowisko humanistyczne i przyrodnicze, to Kieleckie Towarzystwo Naukowe i przyrodnicze, to Kieleckie Towarzystwo Naukowe miało bardzo duży wkład. Skupiało ludzi. To jednak Kieleckie Towarzystwo Naukowe skupiało tych ludzi, a nie wtedy WSP. Tu była tak... proszę nie sądzić, że ja... pani mnie zna, ja jestem daleki od kadzenia. Tak to wtedy było i tak to oceniam to z perspektywy ponad 40 lat i nie zmienię tej oceny. Jeśli chodzi o środowisko humanistyczne, środowisko przyrodnicze, to ono było skupione. Zresztą publikacje, te zeszyty naukowe, które były wydawane, rocznik świętokrzyski, który był na bardzo wysokim poziomie i później poszczególne sekcje miały swoje zeszyty, tak to się nazywało. To był naprawdę dobry poziom. Mam możliwość, bo znam dobrze, porównań do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego w Lublinie. No, na pewno tam to są tradycje daleko dłuższe, prawda? Ale my niewiele odstępowaliśmy. Niewiele odstępowaliśmy. Mówię o tych dwóch dziedzinach. A jeśli chodzi o osoby, które nadawały to? No, myślę, że mieliśmy szczęście do prezesów. To nie ulega wątpliwości. Znaczy, w ogóle mieliśmy szczęście do wyboru zarządu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Trudno mi wymieniać tutaj poszczególne składy, bo to trzeba byłoby dobrze w pamięci tam sobie odgrzebać, ale tak jak ja oceniam, tak jak ja to widzę, to te zawsze to byli ludzie zaangażowani. Nie było w zarządzie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego osoby, która by była tylko w jego składzie figurantem. Nie. To były osoby ogromnie zaangażowane. Także tutaj nie chciałbym wymieniać nazwisk, bo mogę kogoś pomylić, bo tu jest chyba wszyscy jednakowy wkład mieli. Wszyscy identyfikowali się. Zarówno Kielczanie, jak i ci, którzy do Kielc, tak jak ja, jak i ci, którzy do Kielc przyszli. Także tutaj nastąpiła bardzo ładna symbioza. Pan profesor Markowski zaakcentował na przykład wkład Edmunda Masalskiego w powstanie i w rozwój Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i też wspomniał o panu Rubinowskim, który też ogromne zasługi poczynił, jeśli chodzi o tą część przyrodniczą. Czy pan profesor mógłby wymienić jakąś jedną osobę, którą
można by zaszczycić takim mianem osobę, która kierowała środowiskiem. Z punktu widzenia towarzystwa. Wiemy pani. Tutaj to, wymieniając te nazwiska, potwierdza pani to, co mówiłem, że życie naukowe humanistów i przyrodników skupione było jednak, nie wiem, czy ktoś jeszcze to podkreśli, wokół Kieleckiego Towarzystwa Naukowe. Naturalne więc, że prezesi wywodzili się z tego środowiska, prawda? No, wieloletnim prezesem był pan profesor Adam Masalski, prawda? Ale miał też znakomity zespół. Ale pani, ja chciałem powiedzieć o jednej osobie, która zawsze wchodziła w skład zarządu przez wiele lat. Była jednocześnie prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, świętej pamięci Stanisław Marcinkowski. On naprawdę robił wielką robotę na rzecz rozwoju środowiska naukowego. Ja byłem zawsze pełen podziwu wobec tej osoby. Stanisław Marcinkowski. Bardzo dziękuję. Może teraz chwilkę poświęcimy pana działalności naukowej. Przyniósł pan profesor kilka przykładowych książek. Która z tych książek według pana profesora jest najważniejsza, której pan profesor poświęcił najwięcej czasu, a której serce? Czasu i serca to i zdrowia. Najwięcej poświęciłem tej książce o powstaniu styczniowym. Sprawa powstania styczniowego interesowała mnie zawsze. Już myślałem, że to będzie doktorat, ale jednak wtedy odeszliśmy od tego pomysłu. Natomiast to ta książka stała się podstawą i dorobek naukowy habilitacji. Po prostu jak przyszedłem do Kielc, to w wielu środowiskach słyszałem o dwóch rzeczach. O powstaniu styczniowym i o partyzance II wojny światowej. Jak pani wie, ja od tematyki współczesnej uciekam jako historyk, jako tam bawiący się w komentowanie polityczne, tak, ale jako historyk uciekam. Więc zacząłem się przyglądać powstaniu styczniowemu i już po doktoracie podjąłem decyzję, że będzie to praca habilitacyjna, będzie poświęcona powstaniu styczniowemu, z tym, że ja miałem taki bardzo, w którymś wieku człowiek ma w ogóle bardzo ambitne plany i zaplanowałem sobie, że pokażę postawę społeczeństwa przed wybuchem powstania, w czasie powstania i po upadku powstania. Intrygowało mnie przede wszystkim to, że na każdym kroku słyszałem, że chłopi byli powstaniu przeciwni. Ja tępię wszystkich tych, którzy tak opowiadają, bo to jest przeciek z literatury albo źle odczytanej literatury pięknej.